78. Gdy przyłączysz się do jakiejś subkultury, pierwsze pytanie, jakie zadajesz, brzmi: skąd mogę wziąć lepszy pancerz? 79. Gdy pytasz na ulicy o drogę, mówisz: pokaż mi, jak dojść. 1 minuta przerwy, na rynek główny. 80. Gdy spotykasz dwóch idących skinheadów, pytasz ich, czy zebrali już dość wydzieliny. 81. Gdy ktoś zastąpi ci drogę, głośno i charcząco drzesz się: przepuść mnie. No już. 82. Gdy spotykasz leśnika, wręczasz mu piwo i każesz opowiedzieć sobie więcej o ścierwojadach. 83. Gdy koleżanka z klasy proponuje ci wspólny powrót do domu, zaprowadzasz ją w jakiś zaułek i bijesz do nieprzytomności, obawiając się, że w tej części gry to ona pełni rolę wrzoda. 84. Gdy jakiś świadek Jehowy odezwie się do ciebie, mówisz: hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? 85. Podczas rozmowy o pracę, zapytany o nazwisko, mówisz: jestem, i czekasz, aż potencjalny pracodawca powie: nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy. 86. Tłuczesz lokalnego dealera narkotyków za to, że nie chce ci wydać regulaminowych 3 mroków północy. 87. Gdy chcesz coś podnieść, czekasz, aż ten przedmiot się podświetli. 88. Gdy butuje cię banda chuliganów, spokojnie leżysz sobie na ziemi. Przecież na pewno Diego cię uratuje. 89. Jednak jeśli Diego nie przybywa, stwierdzasz, że twoja wersja gry jest zbugowana. 90. Chcąc wywołać zamieszanie w szkolnej auli, piszesz na kartce: insert podkreślenie troll. 91. Gdy widzisz kogoś jadącego kono, pytasz o tytuł moda, którego używa. 92. Gdy mama tylko przestępuje próg twojego pokoju, wycelowujesz w nią pięścią, krzycząc: hej ty, wynoś się stąd. Zaraz po tym, jak się cofnie, mówisz: mądra decyzja. 93. I ty sam nigdy nie wchodzisz do cudzych pokoi. Czekasz, aż mieszkańcy sami z nich wyjdą, wtedy z nimi rozmawiasz. 94. Nie masz oporów przed tym, żeby bić ludzi ostrymi narzędziami, przecież i tak nic im nie będzie, jeśli ich nie dobijesz. 95. Twoim głównym celem życiowym staje się odnalezienie Xardasa. 96. W trakcie pokazu w iluzji wrzeszczysz do iluzjonisty: skończ z tymi czarami, lub skończ z tą cholerną magią. 97. Dokonujesz masowych eksterminacji kruków, żeby znaleźć szpon Beliara. 98. Dziwisz się, gdy po kilkudziesięciu piwach tracisz przytomność. 99. Spieprzasz na widok ludzi w czarnych płaszczach z kapturami. 100. Zapisujesz na kartce: Guardian, i wchodzisz z nią pod pociąg. 101. Sprzedajesz dzieciom narkotyki, twierdząc, że to taka jest wola śniącego. 102. Oglądając Rodziny Adamsów, rozwalasz mieczem telewizor, bo chcesz zabić Gomeza. 103. Oglądając Rodziny Adamsów, również całujesz telewizor, bo chcesz pocałować Gomeza w dupę. 104. Niszczysz pomnik smoka wawelskiego, bo na świecie nie ma miejsca dla pomiotu Beliara. 105. Zamiast operacji plastycznej próbujesz przywołać facehelpera. 106. W monopolowym, zamiast prosić o Marlboro, prosisz o Zewnocę lub Mrocznego Nowicjusza. 107. Kiedy ktoś nie chce bić się z tobą, mówisz, że przyszedł tu tylko po to, aby pocałować Gomeza w dupę, i czekasz, aż rzuci ci wyzwanie. 108. Pytasz leśniczego, jak wyrwać skrzydła krwiopijcy. 109. Widząc jarającego skina, krzyczysz do niego: hej, kiedy odbędzie się ceremonia przywołania śniącego? 110. Szukasz ściany magicznej bariery. 111. Gdy wypływasz na rejs po oceanie, wypatrujesz dworu Irdorath. 112. Boisz się mnichów, trwasz w przekonaniu, że to poszukiwacze. 113. Wbijasz do gospodarstwa i pytasz się właściciela, czy pozwolić i zostać swoim najemnikiem. 114.
Dziwisz się, że 200 m od ciebie jeszcze dość dobrze widać. 115. Rozkopujesz groby, dzigasz trupa i dziwisz się, że nie leci z niego krew. 116. Po chwili stwierdzasz, że trup musi się poruszać, więc próbujesz na nich paru technik nekromancyjnych. 117. Myślisz, że jak powiesz, K, polecisz parę metrów do przodu. 118. Nie obawiasz się śmierci, w końcu jak będziesz umierał, pomyślisz F8 i będziesz jak nowy. 119. Chodzisz do szkoły tylko w nadziei, że zdobędziesz parę punktów nauki. 120. Gdy chcesz kogoś zagadać, nie szturchasz go w ramię, albo mówisz, przepraszam, tylko, hej, ty, chwila, albo, hej. 121. Gdy w kościele ksiądz podchodzi do ciebie z tacą, ty pytasz się, ile wynosi przeciętna ofiara? 122. Jabłko zjadasz jednym szybkim gryzem. 123. Kufel piwa wypijasz jednym szybkim łykiem. 124. Skórę, mięso i trofea z trafionej śmiertelnie bestii zabierasz jeszcze zanim zdąży paść martwa na ziemię. Wystarczy parę szybkich kliknięć. 125. Na lutni grasz z zaciśniętymi pięściami obu rąk. 126. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych wykonywanych przez ciebie czynności. 127. Na parkowej scenie próbujesz przywołać in extremo. 128. Piszesz na kartce, editability jest atrybut S4 równe 9999999 i rzucasz się z pięściami na przechodniów. 129. Nie mogąc zadać bólu przechodniowi, piszesz szybko na kartce, kill. 130. Mych w lesie mylisz ze smoczym korzeniem. 131. Chcąc przejść przez bramę pilnowaną przez strażników, idziesz bokiem. 132. Kiedy przeszkadza ci silna ulewa, wchodzisz w opcję i wyłączasz efekty nieba. 133. Załatwiasz sobie heliocentrycznym modelem Kopernika, bierzesz pierwszy lepszy kamień, rysujesz smugę i parę kresek na pergaminie, kradniesz siarkę ze szkolnej pracowni chemicznej i tworzysz runę ognistej strzały. 134. Słuchasz tego i czujesz się urażony.